W naszym dzisiejszym programie, mówiąc o polskiej muzyce niezależnej, warto też powiedzieć o sukcesach zagranicznych. Kolejnym po Cats & Dogs artystą, który odniósł moim zdaniem zagraniczny sukces, jest Elton John, reprezentant m.in. wytwórni You Know Me, w niedalekiej przyszłości również mojego małego labelu. Marek, który jest prywatnie moim dobrym kolegą, miał okazję uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach dla producentów. Jest człowiekiem, któremu z sukcesem udaje się grać na dużych festiwalach muzyki elektronicznej, nie tylko, takich jak chociażby Sonar w Barcelonie. Ostatnio miał okazję współpracować także z takimi artystami jak Jesse Boykins III czy Esperanza, robiąc wspólną trasę po Włoszech. Myślę, że jakby receptą na taki sukces jest też oryginalność, bo ważne jest to, że wielu artystów na świecie usilnie stara się naśladować pewne wybuchające jakieś nowe trendy, przez co jakby wpadają... Różnie to wychodzi. Tak, wpadają w taki schemat pewnej kalki, braku oryginalności, przez co nie mają jakby w zasadzie szansy zaciekawić większego gremium na zewnątrz. To, co jest fajne w przypadku Eltrona Johna, to jest ten taki przebijający się bardzo również z tego teledysku taka słowiańskość i taka... Muza elektroniczna po polsku dobrze zrobiona. Tak, no jakoś na pewno. Więc myślę, że nigdy nie należy się wyrzekać pochodzenia. Nie mówię o tym jakimś patowaniu na siłę, ale jeżeli ma się coś takiego osobliwego, co można przekazać, nie wiem, czy to będzie artysta z Turcji, z Indii, czy skądkolwiek indziej, to jakby nie należy się tego... Nie należy udawać, że jesteś ze Stanów. Tak, też. Za wszelką cenę. Bardzo istotne dla wielu, wielu gatunków. Polecam sprawdzić osobliwy klip kręcony pod krakowskim lesie. Historia o tym, w zasadzie o potępieniu kłusownictwa. Ciekawa, śmieszna fabuła, tak, śmieszna fabuła z przykręcanym wąsem. Epka na You Know Me Records, Elton John, I Knew.